Witam Maciej Idzik i zapraszam na kolejne wiadomości telewizji Sędziszów Małopolski. W tym wydaniu między innymi. Marcin Daniec rozśmieszał mieszkańców swoich rodzinnych stron. To szalenie modne ostatnio, że zupełnie nienamówiony artysta z największą satysfakcją i z sympatią pozdrawia telewizję TVS Sędziszów Małopolski. Wasz nowy korespondent Marcin Daniec. Licealny Teatr Muzyczny powrócił z nową sztuką. I właśnie to już dziś, bo ślubi ją nasz miś, wesele super zrobi Robin Hood. Mieszkańcy Sędziszowa Małopolskiego pobiegli tropem wilczym ku pamięci żołnierzy wyklętych. Biegło się bardzo fajnie, pogoda dopisała. 28 lutego w Sędziszowskim Domu Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji 535. rocznicy nadania praw miejskich dla Sędziszowa Małopolskiego. Podczas sesji wręczono tytuł honorowy obywatel miasta i wyróżnienia zasłużony dla ziemi sędziszowskiej. Obchody 535. rocznicy nadania praw miejskich dla Sędziszowa Małopolskiego rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Homilię wygłosił ksiądz dziekan Krzysztof Gac. To w roku 1483 król Kazimierz Jagiellończyk wydał dekret nadający prawa miejskie dla Sędziszowa, zawierający taki oto zapis. Mając na uwadze usilne starania, sumienne pełnienie obowiązków i zasługi szlachetnego Jana Odrowąża Rzesprowy, wojewody całej Rusi, który stale swą prośbę przedstawiał, a chcąc go podnieść na duchu i uczynić jeszcze bardziej chętnym do współpracy, oświadczamy i postanawiamy i udzielamy zgody wspomnianej wsi Sędziszów na zachowywanie wszystkich przepisów i zastrzeżeń prawa teutońskiego zapisanych pod nazwą Sędziszów. Równocześnie udzielamy prawa i wyrażamy zgodę, by w mieście Sędziszów w każdy tydzień w środę odbywały się targi, jednakże bez uszczerbku praw i szkody dla innych miast naszych. Warto tę datę pamiętać i wydarzenie wspominać, dzieje znać, ludzi przywoływać, wdzięczność Bogu okazać, wszystko w Eucharystii zanurzyć. Dlatego dziś w modlitwę naszej wspólnoty zgromadzonej w tej czcigodnej sędziszowskiej świątyni farnej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny te intencje włączamy. Intencje o społecznym wymiarze. Modlić się będziemy i dziękować Ojcu Niebieskiemu za czas Sędziszowa, za jego początek, za jego historię, za ludzi, którzy przez wieki go tworzyli, za jego dzień dzisiejszy. Będziemy także naszą modlitwą wybiegać ku jego przyszłości, bo wiemy, że kształt jego zależy i zależeć będzie od ludzi, którzy miastem naszym rządzą, którzy tu żyją, pracują, modlą się, ducha budują, ale przede wszystkim rozporządzeniom Bożej opatrzności chcemy go zawierzać. Po mszy świętej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele miasta partnerskiego Sędziszowa Małopolskiego z ukraińskiej Żmerynki, duchowni, radni oraz zaproszeni goście. Na sesji wystąpiła Paka Sędzisza, prezentując utwór przygotowany specjalnie na obchody 535. rocznicy nadania praw miejskich dla Sędziszowa Małopolskiego. Gościu przy kieliszku zastanawia się, jak długo Sędziszów poprzez dzieje brnie. Jeden z nas z nim siedział,
i mu odpowiedział, a odpowiedź jego brzmiała tak: słuchaj, stary, nie do wiary, jak ucieka czas. Znów ubyło nas, znów przybyło władz. 500 latek nam strzeliło, plus 35 aż miło, że z tym miastem się kręcimy ciągle za pan brat. Starosta od Rowąż rogacinę miał i swoim herbem miasto temu dał. Zebranych gości przywitali przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kiebała oraz burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć. Podczas uroczystej sesji podjęto uchwały w sprawie powołania honorowego komitetu obchodów w gminie Sędziszów Małopolski setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Szanowni Państwo, zapoznam Państwa z projektem tej uchwały. Rada Miejska w Sędziszowie Małopolskim uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Powołuje się honorowy komitet obchodów w gminie Sędziszów Małopolski setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zwany dalej honorowym komitetem. Paragraf drugi. Celem honorowego komitetu jest opracowanie programu, zorganizowanie i przeprowadzenie w gminie Sędziszów Małopolski obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Paragraf trzeci. W skład honorowego komitetu wchodzą Bogusław Kmieć, przewodniczący. Członkowie: Zdzisław Pupa, Kazimierz Moskal, Jacek Magdoń, Witold Darłak, Bernadeta Frysztak, Piotr Kapusta, ksiądz Ryszard Lis, ksiądz Krzysztof Gac, ojciec Stanisław Szlosek, Jerzy Kiebała, Piotr Bała, Stanisław Bochenek, Marcin Lach, Teresa Waleń, Michał Feret, Stanisław Dziurzyński, Józef Drost, Stanisław Wozowicz, Tadeusz Hulek, Bartłomiej Feret, Marek Bujny, Antoni Zach, pani Maria Chuderska, pan Benedykt Czapka, pan Grzegorz Bury, pan Janusz Barciński, pan Grzegorz Batory, Grzegorz Patro, Jan Flisak, Marek Flis, Maria Grodecka, Marek Antosz, Piotr Idzik, Katarzyna Hagdej, Dominik Lorenc, Dariusz Kwaśniak, Jacek Róg, Mirosław Leśniewski. Paragraf czwarty. Postanawia się umożliwić poszerzenie składu honorowego komitetu. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Sędziszowa Małopolskiego. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, jak to ma miejsce na każdej z naszych sesji, wniosek ten poddam pod głosowanie i w tym momencie pytam Panie i Panów Radnych, kto jest za przyjęciem projektu uchwały w zaproponowanym brzmieniu. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Zapytam jeszcze tylko pro forma, kto jest przeciw. Nie widzę, kto się wstrzymał. Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Tego dnia wręczono tytuł honorowego obywatela miasta Sędziszów Małopolski oraz wyróżnienia zasłużony dla ziemi sędziszowskiej. Rada Miejska przyznała pośmiertnie tytuł honorowego obywatela miasta księdzu prałatowi Pawłowi Sapeckiemu. Ksiądz Paweł Sapecki był, jak już wspominał pan przewodniczący, najdłużej urzędującym sędziszowskim proboszczem. Urodzony w Rymanowie 8 stycznia 1837 roku. Na kapłana został wyświęcony w Przemyślu w 1864 roku. Kierował sędziszowską parafią przez 56 lat. Nominację otrzymał w grudniu roku 1873, a probostwo przejął w uroczystość odpustową 8 września roku następnego. Swoją działalność rozpoczął jeszcze w kraju rządzonym przez zaborców, by przywitać rodzącą się niepodległość ojczyzny i być jej świadkiem przez kolejnych kilkanaście lat. Był kolegą gimnazjalnym i seminaryjnym późniejszego biskupa i świętego Józefa Sebastiana Pelczara, patrona diecezji rzeszowskiej. Słynął z pięknych kazań, które głosił nie tylko w niedzielę, ale również w piątki. Prowadził prace remontowe w kościele parafialnym, między innymi sklepienie kościoła, tynkowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Praktycznie codziennie po porannej mszy doglądał robót w liczącym 100 hektarów gospodarstwie,
będącym własnością parafii. Jako duszpasterz prowadził walkę z alkoholizmem, wspierając bractwo trzeźwościowe. Był też wybitnym działaczem społecznym, prezesem Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, prezesem Rady Powiatowej w Ropczycach, przewodniczącym Rady Szkolnej Miejscowej i inspektorem szkół powszechnych. Proboszcz Paweł Sapecki w 1906 roku założył Związek Katolicko-Społeczny, któremu przez wiele lat przewodniczył. Związek aktywnie działa na polu gospodarczym. Pod jego patronatem powstała guzikarnia, w której zajęcia znajdowały miejscowe dziewczęta. Docenić należy także działania edukacyjne. Organizowano pogadanki na temat wychowania dzieci, życia religijnego, nowoczesnego gospodarowania. Założono biblioteczkę, która gromadziła kilkadziesiąt książek o tematyce głównie religijnej. Prenumerowano także czasopisma. Dla członków związku niebagatelną korzyścią była możliwość zakupu w promocyjnych cenach nasion zbóż, koniczyny, roślin pastewnych, a także nawozów i węgła. Wiele działań księdza Pawła Sapeckiego, zwłaszcza na polu gospodarki, zmierzało do podjęcia konkurencji z handlem żydowskim i lichwiarskimi pożyczkami. Patronował inicjatywom patriotycznym, na przykład Towarzystwu Gimnastycznemu Sokół, którego członkowie wraz z innymi uczestnikami w roku 1914 wyruszyli do Krakowa, by zasilić szeregi legionów polskich. W okresie I wojny światowej był reprezentantem Powiatowego Komitetu Narodowego w Ropczycach na Sędziszów. Komitety te były reprezentacją Polaków wobec władz okupacyjnych. Miały one popularyzować ideę legionową, pozyskiwać ochotników do tych formacji, zbierać fundusze na ich utrzymanie, a także opiekować się rannymi legionistami i rodzinami legionistów. Wobec zbliżającego się frontu, gdy wielu mieszkańców, w tym przedstawiciele władz, opuścili miasto, ksiądz Paweł Sapecki pozostał na miejscu, otaczając pozostałych opieką duchową i materialną. Między innymi wspólnie z ojcem Edwardem Zelkiem, gwardianem ojców kapucynów, zorganizował sklep chrześcijański, zaopatrujący potrzebujących w niezbędne artykuły żywnościowe. Podjął również myśl budowy kościoła w Będziemyślu. Nowa świątynia powstała w latach 1919-1921. Ksiądz proboszcz Paweł Sapecki spędził w Sędziszowie Małopolskim przeszło pół wieku i odcisnął na nim niezatarte piętno, zarówno jako kapłan, jak i działacz społeczny. Mieszkańcy Sędziszowa docenili go jeszcze za życia, ofiarując mu w dniu 15 stycznia 1899 roku z okazji 25-lecia pobytu w mieście i parafii dyplom honorowego obywatela. W dowód uznania za działalność na niwie kościoła otrzymał również tytuł kanonika honorowego kapituły przemyskiej i bazyliki laterańskiej. Był także radcą tarnowskiej kurii biskupiej. Zmarł 5 kwietnia 1930 roku. Insygnia odebrał proboszcz parafii narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sędziszowie Małopolskim ksiądz Ryszard Lis. Rada Miejska przyznała również wyróżnienia zasłużone dla ziemi sędziszowskiej. Przyznano je świętej pamięci księdzu Janowi Wołkowi Wacławskiemu. Gaudy Mater Polonia, o Matko Polsko, ciesz się, ciesz, bogata w sławnych dzieci ród, z hymnem wdzięczności ciągle w przód, przybytki króla królów spiesz. Ten od wieków śpiewany hymn ku czci świętego Stanisława biskupa był ulubioną pieśnią księdza prałata Jana Wołka Wacławskiego, kapłana Polaka, a przede wszystkim dobrego człowieka, którym szczyci się Będziemyśl i cała okolica. Był jakby programem jego życia, a w nim są obecne najwyższe wartości: Bóg, honor i ojczyzna. Ksiądz Jan urodził się w roku pańskim 1891. Pochodził z wielodzietnej rodziny Stanisława Wołka i Julii Zidzików. Zmarł 26 lutego 1980 roku w Przeworsku. Nazwisko Wacławski przybrał sobie później.
Szkołę podstawową ukończył w Sędziszowie z racji tego, że we wsi rodzinnej powstała dopiero w 1912 roku. Średnią zaś ukończył w Dębicy. Miał wielkie zamiłowanie do kultury i języka polskiego. Ale jak Piłsudski nie ukończył medycyny w Charkowie, tak Jan Wołek filologii polskiej ani we Lwowie, ani w Krakowie. Obydwaj poczuli się wezwani do wyższych spraw, do służby narodowi, chociaż na innych drogach. Jan Wołek opuszczał uniwersytet, uważając, że najskuteczniej będzie służyć ludziom w kapłaństwie. Po studiach seminaryjnych w Przemyślu w trudnym okresie I wojny światowej przyjął święcenia kapłańskie z rąk świętego Józefa Sebastiana Pelczara w 1918 roku. Pracował jako katecheta w Rudniku nad Sanem i w Jaworowie, gdzie jego uczniem był uczestnik walk pod Monte Cassino i autor wspomnień o tych wydarzeniach, przechodniu Powiedz Polsce, kapitan Łoziński. Od chwili powstania w Sędziszowie we wrześniu 1945 roku gimnazjum i liceum pełnił obowiązki katechety, a mieszkał w klasztorze ojców kapucynów. Posługę tą pełnił do 1948 roku. Nie chciał nigdy być proboszczem, pamiętając zapewne przestrogę świętego Jana Wianneya, jak mało między świętymi jest proboszczów. Przez całe życie był katechetą. Ostatnie jego lata były związane ze słodkim, jak mówił, przeworskiem. Zapewne tutaj miał na myśli starą cukrownię w tym mieście. Chociaż podeszły w latach katecheta, nie za wiele tej jednak słodkości zakosztował. Stamtąd, jako strudzonego Bożego żniwiarza, wezwał go Pan, aby otrzymał denara za wytrwanie do końca w spiekocie dnia i upalenia. Spoczywa obok rodziców i rodzeństwa na cmentarzu w Będziemyślu, oczekując na dzień chwalebnego zmartwychwstania. Ksiądz Jan był prawdziwym człowiekiem, ujmujący i uprzejmy w obejściu, zawsze pogodny, nigdy nie zgorzkniały, nie pamiętający złego. I tu przychodzi na myśl 13 rozdział 1 listu świętego Pawła do Koryntian. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Dlatego ludzie lgnęli do niego, włączali się w chór kościelny, który prowadził. Ludzie bardzo cieszyli się, kiedy na wakacje zjawiał się wraz z księdzem prałatem Antonim w rodzinnej wsi i celebrował niedzielną prymarię. Na te naturalne zalety charakteru nakładało się chrystusowe kapłaństwo. Pomny na pouczenie pierwszego i najwyższego kapłana prowadził życie bardzo proste. Całym jego bogactwem były książki. Z jakim szacunkiem brał je do ręki? Chętnie spieszył z pomocą duszpasterską wiernym, zwłaszcza chorym. We wrześniu 1939 roku silny podmuch zrzuconej na tor kolejowy dużej bomby wyrzucił szyby z witraża obok wielkiego ołtarza w czasie sprawowanej przez księdza Jana mszy świętej. Wielkie szkło padło na ołtarz, a jeden odłamek nawet do kielicha. Z narażeniem życia ukrywał w piwnicy rodzinnego domu tzw. Wołkówki radio, dzięki któremu można było usłyszeć głos od wolnych narodów. Z odwagą odprawił pogrzeb zastrzelonego w Sędziszowie 22-letniego członka batalionów chłopskich Stanisława Delikata Sklęczan w lipcu 1944 roku. Bardzo kochał swoją wieś rodzinną i kościół, zbudowany w dużej mierze dzięki wysiłkom jego ojca Stanisława Wołka w bardzo trudnym czasie galopującej inflacji marki ówczesnej polskiej monety. Tenże kościół wiele zawdzięcza księdzu Janowi i księdzu Antoniemu, witraże, wkład finansowy w malowanie, posadzkę murmurową, szaty liturgiczne i wiele innych rzeczy. Parafia w dowód wdzięczności umieściła na ścianach metalowe tablice, aby upamiętnić swoich dobrodziejów. Ksiądz Jan pozostanie w pamięci potomnych jako autor monografii Będziemyś i Klęczany, Jantkowe wesele oraz trzytomowego dzieła w maszynopisie Sędziszów i okolice, z którego czerpią wszyscy opisujący naszą gminę, jej historię czy obyczaje. Ogrom pracy, ilość przeszukanych źródeł podziwiali profesorowie wyższych uczelni. Wielkie uznanie dla autora wyrazili pan Dziedzic z Krakowa, pan Jaśkiewicz z Rzeszowa. Nie chciał być, by go nazywano historykiem.
bo jak to czynił znany miłośnik przeszłości Franciszek Kotula z Rzeszowa. O sobie mówił skromnie, dziejopis, szperacz. Nie lubił historycznych przekrętów i naciągania prawdy. Pochodzący z Klęczan Bogusław Kogut w powieściach Zbuntowani i Zawieja puścił wodze fantazji i spowił je gęstym obłokiem wielu wydarzeń, faktów. Jest powiedzenie, poecie wszystko wolno. Widocznie pisarzowi też. Ale ksiądz prałat Jan nie uznał tego i skrytykował autora i ujeżdżał na kogucie, jak mówił. Było to nawiązanie do słynnej w czasie międzywojennej ostrej polemiki prasowej Tadeusza Boja-Żeleńskiego z księdzem Siwkiem, ujeżdżał na Siwku. Kapitan Łoziński, gdy już po wojnie spotkał swojego dawnego katechetę na dworcu w Rzeszowie, bardzo się rozrzewnił, wspominał, ile zawdzięcza tej szlachetnej postaci jego wychowawcy. Przetrwanie bardzo ciężkich prób, jakie niesie wojenna tułaczka, w dużej mierze zawdzięczał właśnie skromnemu katechecie z Jaworowa pod Lwowem. Było coś ujmującego w tym kapłanie i prawdziwym człowieku. Wyróżnienie księdza Jana Wołka Wacławskiego odebrał ksiądz proboszcz Jerzy Sepioł, ksiądz kanonik Józef Mleczko oraz członkowie rodziny Barbara Buczyńska i Maria Wołek-Koch. Radni odznaczyli również świętej pamięci profesora Stanisława Wiśniewskiego. Stanisław Wiśniewski, polski malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, jak również Akademii imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, wykładowca Wydziału Malarstwa, Rysunku, Konserwacji i Renowacji Dzieł Sztuki, członek Stowarzyszenia Kuźnica, pedagog, autor kilkudziesięciu wystaw malarskich w kraju i za granicą, rzeźbiarz, gawędziarz, miłośnik broni białej, militariów, orderów, przyjaciel. Urodził się w 1936 roku. Był synem Michaliny i Aleksandra Wiśniewskich. Jego ojciec Aleksander Wiśniewski był znanym skrzypkiem, który występował w Krynickiej Orkiestrze Patria. Grywał w orkiestrze Jana Kiepury. Jego nauczycielem była bardzo znana osoba, pan Stanisław Darła, który również nauczał wybitnego kompozytora Pendereckiego. Jako jeden z niewielu występował w kasynie niemieckim w czasie okupacji w Rzeszowie ze swoją orkiestrą. I to on od najmłodszych lat wprowadzał już dziesięcioletniego syna w świat muzyki, który stał się kluczem do nowej rzeczywistości, która otworzyła Stanisławowi Wiśniewskiemu nowe horyzonty. Jednak ta muzyka nie zagościła w nim na długo. Inaczej stało się z jego siostrą, wspomnianą już panią Emilią Niewelt, która została wokalistką w zespole Śląsk. Jako młody chłopiec, zastępując nieobecnych, grywał, jak już wspomniałam, w Krynickiej Orkiestrze, ale również w Orkiestrze Straży Pożarnej, na skrzypcach, ale również występował jako klarnecista. Do dzisiaj zachowało się piękne wspomnienie o naszym profesorze, autorstwa profesora Hieronima Kubiaka, wspomnienie o malarzu, pedagogu, wykładowcy, gawędziarzu i wędkarzu, który tak rozpoczyna swoją pracę. Ochrzczony został we wsi Ocieka, a pierwsze kroki postawił w domu rodzinnym matki w Sędziszowie Małopolskim przy ulicy Bednarskiej 2. I to właśnie matka będzie takim wspomnieniem, do którego bardzo często pan profesor powracał, ponieważ został wcześniej osierocony przez ojca, który zmarł w wieku 31 lat, i przez matkę, która zmarła w wieku 48 lat. Jego rodzice spoczywają na cmentarzu komunalnym w Sędziszowie. Mieliśmy okazję z delegacją złożyć wiązankę kwiatów na grobie rodziców zasłużonego dla ziemi sędziszowskiej. Wcześniej osierocony przez ojca zgłosił się
do Szkoły Przysposobienia Przemysłowego w Zdrojowisku koło Nowej Rudy. Przez 7 lat uczył się w szkole podstawowej, która poprzedziła edukację w gimnazjum górniczym. Jego katechetą był między innymi ksiądz Stanisław Maciąg. Później, ponieważ od początku fascynował go mundur, kiedy odkryto, że ten jego wiek nie zgadza się z tym zapisanym w karcie przyjęcia na praktykę do kopalni, wstąpił do szkoły morskiej w Gdyni, został elewem, ale i tam również, kiedy ta szkoła została zamknięta w 1949 roku, powrócił do Sędziszowa Małopolskiego i w tymże roku rozpoczął naukę w Liceum Sztuk Plastycznych. Jego pobyt więc z krótkimi przerwami to 18 lat w rodzinnym mieście, w rodzinnym domu matki Michaliny Wiśniewskiej. Po ukończeniu Liceum Sztuk Plastycznych w 1954 roku wstąpił na Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ukończył wyższą szkołę w 1960 roku i od tego momentu zastanawia się nad swoją przyszłością, nad swoją drogą życiową, nad swoimi wyborami. Kraków to miasto, które go urzekło. Jak sam mówił, włóczył się po mieście, po jego ulicach, wchłaniał w siebie tę polską atmosferę kamieni, domów, ale również zwierz wiejącą starożytność. Ukochał również to miasto. I ten motyw miasta, pejzażów krakowskich bardzo często, pejzaży krakowskich bardzo często powraca w jego twórczości malarskiej, w jego grafice, ale również i upamiętnia osoby związane z tym miastem, żyjące, mieszkające i tworzące w Krakowie. Jeżeli chodzi o jego działalność edukacyjną, jest wykładowcą na Wydziale Malarstwa, później na Wydziale Rysunku. Uczą go tacy profesorowie jak profesor Pronaszko, Radniański. W 1972 roku na prośbę profesora Mariana Koniecznego zostaje rektorem, kierownikiem Katedry Malarstwa. Zdobywa kolejne tytuły, ale ciągle tworzy. Z czego się utrzymuje? Z wystaw. Pierwsze mają miejsce w Warszawie, Krakowie, w Zakopanem. Potem pojawiają się wystawy zagraniczne w Londynie, w Kolonii, w Bratysławie. Jest również stypendystą imienia Linkego, dwa razy stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. I te stypendia umożliwiają mu nadal rozwijanie się, kształcenie, ale także podróże do Samarkandy, na południe. Poznaje egzotykę Orientu, fascynują go cerkwie, monastyry, poznaje nowych ludzi, poznaje nową rzeczywistość i świat. Człowiek bardzo otwarty. Jak wspominają studenci, gawędziarz. Człowiek obdarzony wieloma horyzontami, zdolnościami. Pierwszą rzeźbą, którą wykonuje, to rzeźba swojej żony, Danuty Gzik, którą poznał na Wydziale Malarstwa i która stworzyła mu to ognisko domowe, przystań domową, o którym w tym ognisku ciągle mówił, do którego ciągle tęsknił podczas swoich podróży zagranicznych i pobytów za granicą. I to ta miłość do żony, która zmarła w 2013 roku, była także powodem, jak stwierdził jego lekarz, wycieńczenia, ale także i tej niesamowitej samotności, nostalgii za utraconą, tą najdroższą osobą i przyczyniła się znacznie do śmierci profesora Stanisława Wiśniewskiego, która nastąpiła w 2016 roku. Jeżeli chodzi o jego twórczość, to można powiedzieć, że tworzył obrazy zbliżone do sztuki ekspresjonistów. Malował, jak już wspomniałam, cerkwie, monastyry, malował portrety osób znanych, nieznanych, malował pejzaże, również te sędziszowskie, krakowskie, te nasze rodzime. Malował także kawalerzystów, jak mówił,
podczas boju, podczas patrolu, ale chciał także upamiętnić żołnierzy września 1939 roku. I jak wspomniał, bo uważał ową wystawę poświęconą polskim bohaterom września 1939 roku za najważniejszą w swoim życiu, mówił, że chciał upamiętnić tych młodych bohaterów, ponieważ nie zdążył się bić, a chciał im oddać hołd, bo jak stwierdził, jeszcze za mało dobrego o bohaterach września powiedziano. I stwierdził, chcę im oddać hołd w malarstwie. Chcę po Orłowskim i Michałowskim malować konie. Bardzo dużo czytał. Między innymi czytał wypowiedzi, teksty Józefa Piłsudskiego, którego uważał za wyśmienitego polityka, wodza i mówił o nim w sposób następujący. Bo od Batorego był to najwybitniejszy polski przywódca. Jest to dla mnie rasowy polityk o wyraźnie sprecyzowanej strategii, którą umiał unowocześniać ze względu na aktualną sytuację. Niesamowity historyk, człowiek, który wręcz porażał studentów znajomością naszych dziejów, tych narodowych, ale również i tej małej ojczyzny. Jeśli ktoś zastanawia się, jaki wkład w rozwój naszego grodu, naszego miasta włożył profesor Stanisław Wiśniewski, to powiem, że przede wszystkim to był ten właśnie klimat, który pozostawił również jako uczeń, później jako absolwent i później jako gość, który często odwiedzał uczniów, nauczycieli Liceum Sztuk Plastycznych. Wielu przecież z nich podążyło później jego drogą, wybierając właśnie tą drogę artystyczną. Wyróżnienie profesora Wiśniewskiego odebrał przyjaciel rodziny Władysław Antosz. Rada Miejska przyznała również wyróżnienie zasłużony dla ziemi sędziszowskiej Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sędziszowie Małopolskim. Insygnia odebrał wieloletni dyrektor Sędziszowskiego Domu Kultury Kazimierz Popielarz oraz pełniąca obowiązki dyrektora Katarzyna Hagdej. Bardzo się cieszę, że przez te wszystkie lata Dom Kultury mógł tworzyć życie kulturalne w naszym mieście. Dzięki czemu dzisiaj mogę odebrać to honorowe wyróżnienie. Dziękuję serdecznie. Ja, szanowni państwo, również się przyłączam do tych podziękowań. Powiem tak, nie byłoby tego wyróżnienia, gdyby nie praca wspaniałych ludzi przez te 60 lat w tym Domu Kultury. Pozwólcie, że wszystkim dzisiaj podziękuję. Dziękuję najpierw wszystkim byłym dyrektorom, którzy tutaj pracowali w tej placówce. Dziękuję byłym i obecnym pracownikom tej placówki, którzy wiele swojej pracy, wyrzeczenia włożyli w to, żeby ona była w takim stanie, jaki dzisiaj jest. Dziękuję również byłym i obecnym członkom zespołów, klubów i kół zainteresowań. To oni składali te malutkie cegiełki i zbudowali ten ogromny gmach, który można nazwać dzisiaj sędziszowska kultura. Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej głos zabrali zaproszeni goście. Kolejnej rocznicy nadania praw miejskich dla Sędziszowa Małopolskiego gratulowali m.in. przedstawiciele władz Żmerynki, przedstawiciele Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz przedstawiciele władz powiatu Robczycko-Sędziszowskiego. Dzień dobry, szanowni państwo. Dzień dobry, szanowni państwo. Rady від імені мешканців міста Жмеринки, а також від імені нашого очільника Анатолія Петровича. Іменем мешканців Подольської Жмеринки і шефа нашого міста пана Анатолія Кушніра привітати з річницею надання місту Сизишу Малопольський міських прав. Привітати вас і ваше чудове місто з 565-ту річницею надання прав міських. Приємно бачити в цьому залі людей, які творили історію, і людей, які продовжують творити історію на процвітання вашого міста. Для нас огромна приємність бачити в цій залі людей, які творили історію цього міста, долучилися і надалі творять, вносять огромний вклад
w tworzeniu tej historii w dzisiejszym dniu. Dziękujemy władzie za współpracę. Mam cześć zaprosić do nas u miasto Жмеренко, jakie będzie wyznaczać tego roku 115. rocznicę z dnia swojego zasnowania. Dziękuję serdecznie władzom za tą owocną współpracę i mam zaszczyt zaprosić Was już teraz na te uroczystości, które są zaplanowane w bieżącym roku i związane już z rocznicą naszego miasta, czyli miasta Żmerynki. Tak. Dziękuję, dziękuję. Dziękujemy serdecznie. W imieniu pana przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzego Cyprysia chciałabym państwa bardzo serdecznie pozdrowić. Pan przewodniczący, serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Niestety obowiązki zawodowe zatrzymały go w Rzeszowie i niestety nie dojechał na uroczystość. W związku z tym proszę pozwolić, że dosłownie kilka słów skieruję do państwa z listu, który skierował pan przewodniczący na dzisiejszą uroczystość. Z okazji uroczystych obchodów 535. rocznicy nadania praw miejskich dla Sędziszowa Małopolskiego, będących wyjątkowym wydarzeniem dla całej społeczności lokalnej, pragnę przekazać serdeczne życzenia ciągłego umacniania tożsamości mieszkańców przy wspólnym pielęgnowaniu bogactwa kultury i tradycji. Towarzysząca pięknemu jubileuszowi uroczystość wręczenia tytułu i wyróżnień honorowy obywatel miasta Sędziszów Małopolski i zasłużony dla ziemi sędziszowskiej jest okazją do upamiętnienia i uhonorowania tych, którzy swoją postawą i działalnością przyczynili się do współczesności małej ojczyzny sędziszowskiej. Przekazywanie kolejnym pokoleniom wartości będących owocem ich przedsięwzięć oraz wkład we wszechstronny rozwój miasta i okolic niewątpliwie zasługują na wyrazy uznania i pamięć pokoleń. W imieniu marszałka i oczywiście samorządu, dołączając się do słów przewodniczącego, złożę wam najlepsze życzenia i gratulacji z okazji tych wspaniałych 535 urodzin. Pozwólcie również, że powiem, iż obchodzimy dokładnie dzisiaj 250. rocznicę zawiązania Konfederacji Barskiej. Wprawdzie Konfederacja była zawiązana 29 lutego w roku przestępnym, więc nie możemy w tym roku obejść jej w punkt, ale tak się składa, że właśnie dzisiaj są wśród nas goście z Podola, z obwodu winnickiego, gdzie tenże historyczny bar się znajduje. Powiem też, że Konfederacja Barska bardzo mocno wpisała się w historię Sędziszowa, aczkolwiek jest to chyba najbardziej zapomniane polskie powstanie, ale mamy również w 2018 nie tylko stulecie niepodległości, ale też właśnie i rok niepodległości, ale też rok Konfederacji Barskiej, co specjalną uchwałą upamiętnił Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. I takim człowiekiem, który łączy tą historię, tradycję i współczesność tej pierwszej Rzeczpospolitej i tej trzeciej Rzeczpospolitej, jest dla nas Jerzy Wójcicki. Może ja powiem, bo nie jest to postać tak bardzo znana, ale jest to świadek historii. Przed dwoma laty w Zamku Królewskim, w Pałacu Łazienkowskim, w Pałacu na Wodzie otrzymał tytuł świadek historii, który wręczył mu prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Jest redaktorem, wydawcą czasopisma polskiego Słowo Polskie, obejmujące te dawne kresy Rzeczpospolitej. Podjął się też wielkiego dzieła. Otóż jego to zasługą i Polaków, a także przyjaciół z Ukrainy, z Podola, uporządkowano kilkanaście polskich cmentarzy tam daleko na tych kresach Rzeczpospolitej. Te cmentarze zostały również udokumentowane i została stworzona internetowa baza danych wszystkich nagrobków, które przetrwały. Także jest to monumentalne dzieło i pewno niejedna nekropolia u nas w państwie polskim chciałaby mieć tak zrobioną dokumentację.
Pan Jerzy też jest takim moderatorem współpracy między innymi nie tylko z samorządem, ale też i ze Związkiem Strzeleckim. My tutaj dzięki uprzejmości księdza kapelana Krzysztofa Gaca mogliśmy zorganizować zbiórkę zniczy na te polskie cmentarze, a szczególnie na to miejsce, które znajduje się w Winnicy, gdzie w czasach stalinowskich, w czasie operacji polskiej NKWD, jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, zamordowano tysiące Polaków. Ponieważ te obchody 250-lecia Konfederacji Barskiej, stulecia odzyskania niepodległości, one obejmują również ziemię poza Polską, pragnęlibyśmy uhonorować tutaj pana Jerzego czapką maciejówką symbolizującą polską niepodległość z orzełkiem strzeleckim, tak żeby z dumą ją nosił tam na Podolu. Prosimy cię, Jerzy. Mam nadzieję, że nie będzie za duża. W imieniu samorządu powiatu ropczycko-sędziszowskiego bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Bardzo miłą, bardzo doniosłą. Osobiście dziękuję za to, że znalazłem się w szanownym gronie honorowego komitetu do spraw obchodzenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Gratuluję również bardzo ciekawego pomysłu wzniesienia pomnika w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydaje mi się, że to chyba będzie jedyny pomnik w setną rocznicę wzniesiony na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Na tą chwilę mam takie właśnie informacje, że to samorząd sędziszowski podjął się właśnie upamiętnienia tej rocznicy. Myślę, bardzo ciekawym pomysłem i bardzo ciekawym projektem, który tutaj mamy okazję podziwiać. No i z okazji tych urodzin, na urodziny zawsze życzenia sobie składamy, więc życzę wszystkim mieszkańcom tutaj na ręce szanownej Rady dużo zdrowia. Jest wśród nas pan dyrektor ZOZ-u, jest pan ordynator, więc myślę, że również w ich imieniu tego zdrowia szanownemu społeczeństwu Sędziszowa Małopolskiego życzę wszelkiej pomyślności, radości, spełniania wszystkich planów i zamierzeń i takich bardzo dostojnych uroczystości i upamiętniania tych wszystkich osób, które zasłużyły się Sędziszowowi, nie tylko Sędziszowowi, ale mając tutaj na myśli zasłużonych dla ziemi sędziszowskiej, całej gminie Sędziszów Małopolski, który mam nadzieję w niedalekiej przyszłości powiększy swoją powierzchnię, zwiększy ilość mieszkańców i tego rodzenia się jak najwięcej nowych mieszkańców dla miasta i gminy Sędziszów Małopolski również życzę. Na zakończenie uroczystej sesji zorganizowanej z okazji 535. rocznicy nadania praw miejskich dla Sędziszowa Małopolskiego wystąpił kwartet smyczkowy z Rzeszowa Ladies Quartet.
Powiat Ropczycko-Sędziszowski uczcił pamięć bohaterów niezłomnych. 1 marca w Sędziszowie Małopolskim zorganizowano powiatowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to święto upamiętniające żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Każdego roku powiat Ropczycko-Sędziszowski organizuje uroczystości, które pozwalają zachować w pamięci bohaterskie czyny tych, którzy za wolność ojczyzny ponieśli największą możliwą ofiarę. Tegoroczne obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz lokalnych, uczniowie szkół, zaproszeni goście oraz mieszkańcy powiatu. Homilię wygłosił ksiądz kapelan Artur Michalski. I tak jak mówił rotmistrz Witold Pilecki, starałem się żyć, aby w godzinie mojej śmierci mógł się raczej cieszyć, aniżeli lękać. I tak właśnie żyli. Takie były ich postawy. Postawy, które bronili do końca. Te wartości, które były dla nich święte. Dlatego dzisiaj, 1 marca, w Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, stajemy, by oddać im cześć i przede wszystkim dziękować Bogu za takich bohaterów, bo to On, to Bóg jest tym, który postawił im ich nam jako wzór. Postawił im ich jako wzór do naśladowania. Szczególnie wam, młodemu pokoleniu. Szczególnie wam, którzy jesteście tak bardzo zagrożeni tym, by wam wmówiono, że nie warto, że nie ma potrzeby, że po co się tak wysilać. Ale gdyby dzisiaj postawić tych, którzy oddali za naszą ojczyznę życie, którzy oddali za naszą wolność, swoją wolność, to oni stając tutaj przed nami daliby świadectwo prawdzie. Świadectwo tego, że mocą, nie swoją, nie mocą ludzką, ale Bożą mocą, byli w stanie dać to świadectwo, oddać życie, nie patrząc na konsekwencje, bo dla nich ojczyzna, bo dla nich mundur oficera, bo dla nich to, że byli żołnierzami, było ponad wszystko. Ponad rodzinę, ponad swoje zdrowie, ponad swoją godność, której i tak nikt im nie zdołał odebrać. Oni, ci wyklęci, ci niezłomni, dzisiaj stają przed nami i pytają nas, nie pytaj o to, co Polska może dać Tobie, ale zapytaj, co Ty możesz dać Polsce. Zapytaj, co Ty możesz dać Polsce. Podczas uroczystości odbył się koncert patriotyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Ropczycach. Thank you.
trakcie obchodów zaprezentowano poczty sztandarowe oraz złożono kwiaty przed memoriałem Sybiraków żołnierzy Armii Krajowej pod obwodu Sędziszów. Powiatowym obchodom Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych towarzyszyła tematyczna wystawa Czas Niezłomnych ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej. 4 marca w Sędziszowie Małopolskim odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Po raz drugi mieszkańcy upamiętnili niezłomnych biegiem, tropem wilczym. Gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia w Sędziszowie Małopolskim. Podczas mszy świętej w uroczystej oprawie odbyło się ślubowanie Orląt. Baczność! Poczet sztandarowy. Przed front, szyku. Marsz! Orlęta! Przed front, w szyku, marsz! Rotę przyrzeczenia. Orląt Związku Strzeleckiego Strzelec odczyta. Ksiądz kapelan Artur Michalski. Do przyrzeczenia. Przyrzekam postępować stale według prawa orlęcego. Aby stać się godnymi tych orląt, które przelano swą krwią serdeczną, wskazały nam, jak kochać ziemię ojczystą, jak żyć dla niej i umierać. Tak nam dopomóż Bóg. Po przyrzeczeniu. Orlęta, patrząc w lewo, wprost, naprost, marsz. Po Eucharystii przemaszerowano przed Memoriał Sybiraków, gdzie złożono symboliczne wieńce i odśpiewano hymn państwowy. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych uświetniła Ropczycka Orkiestra Dęta. Tak jak w ubiegłym roku, mieszkańcy gminy wzięli udział w biegu tropem wilczym, oddając tym samym hołd narodowym bohaterom. Uczestnicy biegli w czterech kategoriach wiekowych. Długość trasy wynosiła symboliczne 1963 metry. Biegło się bardzo fajnie, pogoda dopisała. No jakby to powiedzieć, no troszeczkę się dotrenowało i dało się rady dobiec do końca, lecz no nie było tak łatwo, ale jednak pogoda dopisała. No w tamtym roku było troszeczkę gorzej, ale w tym roku jest naprawdę fajnie. Bardzo dobrze, trasa bardzo przyjemna była, więc nie było źle. No i słonko do tego, ciepło, więc bardzo dobrze. Myślę, że nie był to jakiś rewelacyjny czas, ale też jestem cały czas w treningu, więc za chwilę wracam do domu i robię trening, więc myślę, że będzie dobrze. Najważniejsze było, żeby przebiec i żeby no dobiegnąć do końca, nieważne które miejsce. Oprócz rywalizacji chciałam uczcić pamięć żołnierzy wyklętych. Uczestnicy biegu
otrzymali pamiątkowe medale, a zwycięzcy poszczególnych kategorii puchary i dyplomy ufundowane przez burmistrza Sędziszowa Małopolskiego Bogusława Kmiecia. Po sportowej rywalizacji na wszystkich czekała wojskowa grochówka z Kotła. Bieg koordynował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim. Wśród mieszkańców obchodzących Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych znalazł się kolekcjoner militariów Tomasz Maksoń, który uczcił pamięć bohaterów w stroju partyzanta antykomunistycznego. Powinniśmy o nich pamiętać, bo jak się skończyła II wojna światowa, Niemcy zostały wyparci, przyszły władze komunistyczne, Armia Czerwona i praktycznie oni myśleli, że jako gospodarze ich wpuszczą, a jednak Rosjanie i Armia Czerwona zachowywali się paskudnie, gwałcili, mordowali, okradali ludzi, zdobytku całego, a oni jako jedyni potrafili w miarę pilnować porządku. Przede wszystkim po II wojnie światowej Rzeczpospolita Polska była już takim dzikim krajem, można powiedzieć taki, jak ktoś powiedział, dziki zachód i oni tylko mogli pilnować porządku, bo jeszcze inne bandytki, złodzieje, szabrownicy. Pamiętam, jak moja babcia mówiła, że jak się skończył, przeszedł front, pradziadek schował cenne rzeczy, zakopał w ziemi w nocy, tylko on i pachołek. Gdy znaleźli, nie było tam nic, ziemia, cegły, zostali obrabieni po prostu. I oni przede wszystkim walczyli o wolność, tą prawdziwą wolność. Zachód nas zostawił. Oni, niektórzy uważają, że niepotrzebnie tego zrobili, bo tylko śmierć ich czekała. Wolili umrzeć, jak to ktoś powiedział, wolili umrzeć na nogach niż żyć na kolanach. Nie zgadzali się z tym. Niektórzy też bronili swoich domów, na przykład Młot. Jak jego wieś została zaatakowana przez Rosjan bez powodu, on powiedział, że nikt już nie pozwoli, żeby noga Rosjanina stała na polskiej ziemi i walczył do samego końca, zginął na polu chwały. O żołnierzach wyklętych pamiętają wszyscy. I ci najstarsi, którym przyszło żyć w najboleśniejszych dla Polski czasach, ale również ci, którzy losy nie złożyli, znają jedynie z opowiadań i lekcji historii. Składane pod pomnikiem wiązanki przez szkolne delegacje pokazują, jak ważne dla młodych ludzi są wydarzenia z przeszłości. To one kształtują ich tożsamość narodową i patriotyzm. W niedzielę 4 marca Licealny Teatr Muzyczny działający przy Sędziszowskim Ogólniaku po raz pierwszy zaprezentował swój najnowszy musical Robin Hood. Znakomity scenariusz, świetna choreografia, piękne kostiumy i kolorowe wizualizacje sprawiły, że widzowie przenieśli się w świat wyobraźni razem z głównymi bohaterami. Z okazji dziesięciolecia LTM-u odbył się również koncert jubileuszowy w wykonaniu absolwentów. O nie w tym wszystkim! Dziś pragnę mieć. Zamykam oczy, widzę ją. Wsypiam serce, czuję to. Dziś widzę prawdę, czuję, że to jest mój książę, to mój sen. Gdy zniknie z oczu, szukam jej i coraz mocniej czuję, że ciągle w jej stronę coś przyciąga mnie. Wreszcie czuję, czego chcę. Choć broniłam bardzo się, to wiem, porywa mnie ten prąd. I już nie ucieknę stąd. I wiem, że chcę więcej niż można mieć. I poczuć wreszcie to, że ja i ty to znaczy więcej niż pozorów gra. Chcę poczuć się jak we śnie. Sala widowiskowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim każdego roku wypełnia się po brzegi, a to wszystko za sprawą młodych aktorów Sędziszowskiego Liceum. Od 2009 roku młodzież przy współpracy nauczycieli tworzy spektakle, których nie powstydziliby się profesjonaliści. Tym razem LTM powrócił na scenę z musicalem przedstawiającym losy bohatera siedmiowiecznych angielskich legend ludowych, Robin Hooda. Jestem bardzo, bardzo zadowolona, mega dumna z moich dzieci, mam cudowną młodzież, cudownych absolwentów i bardzo im dziękuję za to, że przez te lata są ze mną, za to, że byli, wytrzymali, znieśli to, że czasami na nich krzyczę. Bardzo, bardzo dziękuję swoim dzieciom. Musical to blisko 2 godziny barwnego widowiska. Przygotowana przez licealistów sztuka jak zawsze bawi, uczy i skłania do refleksji. Przeniesieni do lasu Sherwood widzowie wspaniale się bawili. Nowy spektakl okazał się kolejnym sukcesem. Wszystko za sprawą zdolnych, ale przede wszystkim ciężko pracujących uczniów i ich nauczycieli. Co prawdziwym wzorem dają
typowy z bajki Fat, taki był właśnie Robin Hood. Ludzie mówili, że on zakochany jest w przepięknej damie, którą Marią zwano. Te długie włosy jej i nogi, że hej, hej, w dekolcie całe turby pomieść. No! Nie było takiej ekscytacji ani takich akrobacji. Tak, on bardzo kocha ją i pragnie słyszeć wciąż, jak ona mówi. Zaproszeni na premierę goście nie kryli oczarowania sztuką. Mieli okazję wysłuchać również koncertu jubileuszowego w wykonaniu absolwentów, którzy występując na scenie powrócili do czasów, gdy LTM był ich największą pasją. Nie ukrywam, że to był chyba jeden z najpiękniejszych dni i w ogóle okresu w moim życiu, bo nigdy nie przypuszczałam, że będę w ogóle miała okazję w czymś takim wystąpić, więc jak się w ogóle taki pomysł zrodził, to no, byłam szczęśliwa, że mogę być uczestniczką tego przedsięwzięcia, więc cieszę się, że mogłam dzisiaj po prostu tak jakby odrodzić to wspomnienie tego pięknego czasu i przede wszystkim spotkać tych wspaniałych ludzi, z którymi po prostu miałam możliwość pracować, czy właśnie jako instruktor, czy jako na jednej scenie po prostu występować i to było coś wspaniałego. LTM będę wspominać najlepiej, to jest po prostu przygoda życia i uważam, że każdy, kto jest w liceum teraz, powinien chociaż się spróbować. Cały czas tu jestem, kiedy mają próby, kiedy mają występy. Staram się być cały czas. To jest coś takiego, co ciągnie człowieka tutaj. I tego się nie da opisać po prostu. To ma się w sobie tą pasję, którą chce się tutaj zażyć. Po prostu. Absolwenci przypomnieli wszystkim utwory z poprzednich musicali, między innymi Alicji z Krainy Czarów czy Upiora w Operze. To jest chyba rola mojego życia, można tak powiedzieć. Czerwona Królowa to wariatka, którą gdzieś tam w sobie odnalazłam i to było niesamowite. I nie zapomnę jej, ja się czuję tak, jakbym była cały czas w liceum, mimo że już rok, dwa nie biorę udziału w musicalu, to dalej się czuję, jakbym tu była. To było takie wszystko świeże. No. Cieszę się, że tak moja rola zapadła w pamięci i mi, i wszystkim ludziom. Taniec wampirów, a dokładnie Odnaleźć świt na podstawie musicalu Taniec wampirów. Ja grałam wtedy główną rolę Sary i zaśpiewałam Czerwone trzewiki. Podczas koncertu wystąpił również odnoszący sukcesy na polskiej scenie muzycznej wokalista Arek Kłusowski. Szkolny teatr daje młodzieży doskonałe warunki do rozwijania talentów. Dziś LTM to nie tylko artystyczna formacja uczniowska, ale najlepsza wizytówka sędziszowskiego ogólniaka. Pasji nam nie brakuje, porządnej, fantastycznej młodzieży nam nie brakuje, w związku z tym zobaczymy, co przyniosą kolejne lata, jakie pomysły i jakie nowości. Nową sztukę mieszkańcy będą mogli oglądać przez cały miesiąc. Będzie nas można zobaczyć do bodajże 8 kwietnia i będą to spektakle przy weekendach, będą to też spektakle dla młodzieży szkolnej, na które już nie mamy miejsc od 2 tygodni. Na te spektakle można trafić, oczywiście rezerwując sobie miejsce, bądź też przychodząc bezpośrednio do Domu Kultury. Rezerwujemy je w szkole, tam też można odbierać miejscówki. Przez 10 lat swojego istnienia licealny teatr
teatr muzyczny zdążył odkryć wiele wokalnych talentów. W sporej grupie młodych ludzi zaszczepił pasję aktorską, a wśród dużej części uczniów obudził zapał, zaangażowanie i motywację. Goście zaproszeni na premierę Robin Hooda i koncert jubileuszowy gratulowali i dziękowali młodzieży i absolwentom za niezwykłe wrażenia artystyczne. Przyjąć je czy nie? Choć czerwone są jak krew, to jatrzewiki właśnie takie chciałam mieć. Dobre to czy złe, mam już dosyć takich pytań. Moich pragnień ktoś nareszcie pojął skryty sens. Jutro będzie szary dzień, tylko dziś jest bal. Dziś zamierzam żyć, jutro będę spać. Zrobię to co chcę, choćby jeden raz. Co w tym złego, żeby być sobą, żeby być młodą, śpiewać i tańczyć, poczuć się wolną. Wolna jak ptak, niczym anioł, co na skrzydłach mknie. Lekka jak wiatr, kiedy w lustrze wody budzę się. Idź tam, dokąd serce się rwie. Nie myśl, czego będziesz jutro żałować. Chcę już poddać się, chciałabym oddać się. A jeśli ma to zniszczyć mnie, i tak się sama nie obronię. Uwielbia występować na Podkarpaciu, a szczególnie w swoich rodzinnych stronach. 2 marca w hali widowiskowo-sportowej w Ropczycach po raz kolejny rozśmieszał do łez mieszkańców regionu znany kabareciarz Marcin Daniec. Znakomity kabareciarz i satyryk, którego zna cała Polska, zawsze podkreśla, że pochodzi z Podkarpacia. Urodził się w 1957 roku w Wielopolu Skrzyńskim. Tam ukończył szkołę podstawową, a następnie liceum ogólnokształcące w Ropczycach. 2 marca powrócił w swoje rodzinne strony, aby bawić mieszkańców bliskich jego sercu. Wyszedłem na halę i serce mi cały czas tak biło, bije do teraz. Żadnego udawania, jak pan wie, żadnego wypierania się korzeni i gdzie tylko mogę paplam o moim rodzinnym Wielopolu, o liceum, tak się tutaj rozgościłem, ale chcę panu młody dziennikarzu powiedzieć, że jak chodziliśmy do liceum, to o takiej taka hala była tylko w Chorzowie. I oczywiście o Sędziszowie, przecież w Sędziszowie dostałem, jeszcze wtedy nie było popielarza, dostałem w komplet flamastrów, chłopie, i płytę długogrającą za przegląd jakiś. Podczas występu w ropczyckiej hali sportowej satyryk żartował ze swoich nauczycieli, koleżanek i kolegów ze szkolnej ławki. Daniec w charakterystyczny dla siebie sposób nabijał się też z lokalnych polityków i wspominał swoje młodzieńcze wojaże. Kiedy w pierwszym rzędzie jest profesorka od polskiego i z matmy, i siedzą moi serdeczni przyjaciele, przyjaciółki z czasów szkolnych, i przychodzi 2/3 miasta, no to jestem dumny, wrócę do Krakowa i będę się chwalił. I chciałbym, żebyście te materiały zachowali. No i żebym pokazał moim kolegom, jak szwękowo pokażecie. Całe Ropczyce, pół Sędziszowa. Też byłem dumny, jak krzyknąłem, czy jest pielgrzymka, skąd jeszcze. Sędziszów, cudo, Wielopole, Dębica, no po prostu cudne. Nie dam sobie tego nikomu odebrać. Koncert Marcina Dańca odbył się z inicjatywy jego kolegi ze szkolnej ławki, wieloletniego dyrektora Sędziszowskiego Domu Kultury Kazimierza Popielarza. Chcę powiedzieć bez żadnego podlizywania się mojemu koledze, który był ojcem chrzestnym. Myślę oczywiście o panu Kazimierzu Popielarzu. Kaziu, jesteś King Kongiem i proszę pamiętać, że ten, kto nie chciał, żeby był dyrektorem Domu Kultury, to jest ogromna strata. A ja pomyślę o tym, żeby Kazia wydrzeć i żeby był moim menadżerem na przykład na Polskę południowo-wschodnią. Bo jak pan widział, robi to świetnie, kilkaset osób. Mam nadzieję, że nagrali państwo, że po dobranoc nikomu nie chciało się iść do domu. I chcę, żeby pan tutaj był moim naocznym świadkiem, mój drogi młody kolego. Ile było bisów dzisiaj w Ropczycach? No, myślę, że 5. Brawo. Słyszeli państwo?
5 bisów, nie zapomnę tego nigdy. Powiedziałem ze sceny, jestem dumny z państwa i trochę z siebie, i trochę z papielarza. Podczas występu satyryk zaśpiewał piosenkę wzorowaną na Tylko we Lwowie. Graj! Graj, mistrzu! Tak! Niech inni se jadą, gdzie mogą, gdzie chcą, do Wiednia, Paryża, Tempicy. A ja tu do Ropczyc dziś gnałem co tku, przysięgam, ta skaż mnie Bóg. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Gdzie śpiewem cię tulą i budzą ze snu. Ropczyca, gdzie bogacz i dziad duszą za pan brat, każdy ma uśmiech na twarzy, a panny to ma słodziutkie ten gród, jak sok, czekolada i miód. I gdybym się kiedyś urodzić miał znów, Ropczyca, i szkoda gadania, i co chcesz to mów. I ma jak tu Zuzia, tak się ludzie bawią, za swoje. Możliwe, że kilka znaczących jest miast, Ropczyce są jedne na świecie. I tu nie przyjechać to gdzieś, ja bym mógł, przysięgam, ta skaż mnie Bóg. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Ropczyca, gdzie śpiewem cię tulą i budzą ze snu. Gdzie bogacz i dziad są za pan brat, każdy ma uśmiech na twarzy, a panny to ma słodziutkie ten gród, jak sok, czekolada i miód. I gdybym się kiedyś urodzić miał znów, tylko Ropczyca, i szkoda gadania, i co chcesz to znów. Nie ma jak tu. Tak jest! Ale nawet Dębica krzyczy. Nie kochać państwa to grzech. 2 lata w zawieszeniu. Występ Marcina Dańca obudził we wszystkich wiele miłych odczuć i emocji. Były łzy, oczywiście te ze śmiechu i radości, a także ogrom pozytywnej energii. To szalenie modne ostatnio, że zupełnie nienamówiony artysta z największą satysfakcją i z sympatią pozdrawia telewizję TVS. Sędziszów, Małopolski. Wasz nowy korespondent, Marcin Daniec. Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim zorganizowało 1 marca w Szkole Podstawowej nr 3 szkolenie dotyczące cyfryzacji szkół w gminie. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy i przedstawiciele placówek oświatowych. Projekt e-Szkoła realizowany w gminie Sędziszów Małopolski zakłada wdrożenie e-usług w obszarze edukacji. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. To jest wdrożenie 7 usług e, czyli to jest nabór, świetlica, najem, właśnie dziennik, arkusze organizacyjne, całkowicie nowa organizacja kadrowo-płacowo-finansowa oświaty tutaj w gminie Sędziszów Małopolski. Dzisiejsze szkolenie było poświęcone wdrożeniu dziennika elektronicznego w naszej gminie. 18, wszystkie placówki oświatowe zaczęły się uczyć nowości, bo tak naprawdę w naszej gminie to jest nowość. Wszyscy zaczną od 1 września korzystać z e-dziennika. W tej chwili jest czas na to, żeby się tego nauczyć. Wprowadzenie e-dziennika ma w znacznym stopniu ułatwić współpracę pomiędzy dyrekcją, nauczycielami, uczniami i rodzicami. To będzie e-dziennik, ale to też będzie takie narzędzie dla dyrektorów jak arkusz organizacyjny. To będą drukowanie świadectw, arkuszy tych uczniów, plan lekcji. Rodzice będą mogli korzystać z aplikacji na telefonie, na przykład, żeby sobie sprawdzić, podglądać oceny uczniów. Nie trzeba będzie tak naprawdę być w szkole, żeby wiedzieć, co uczniowie
robią. W ramach projektu gmina Sędziszów Małopolski pozyskała sporą ilość sprzętu elektronicznego. 195 komputerów i 26 urządzeń mobilnych dla WF-istów, żeby mogli właśnie korzystać z dziennika elektronicznego na lekcjach WF-u. Elektroniczny dziennik zastąpi starą, papierową wersję. Wszystko będzie dostępne na stronie internetowej pod określonym adresem. Przez stronę internetową, gdzie wychowawcy przekażą loginy i rodzice się będą mogli zalogować na stronie, ale jednocześnie będzie sobie można pobrać na smartfona aplikację, która też będzie połączona z tym kontem i po prostu będzie można to widzieć nawet na telefonie. E-szkoła rozszerza przestrzeń edukacyjną, znosząc barierę miejsca i czasu. Pozwala poprzez umiejętne wykorzystanie technologii na skuteczną współpracę całej społeczności szkolnej. Projekt się przyjął dobrze. No, nauczyciele będą mieli szkolenia po 9 marca będą szkolenia. Zresztą z tego co wiem cyklicznie wszystkie rady pedagogiczne. Jeżeli chodzi o Boreczek, no nie ma jakichś takich większych uwag. Zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Pewnie jakieś obawy są, jak zawsze coś, co jest nowego, budzi takie obawy, ale no, wydaje mi się, że nie będzie jakichś tam problemów. Zresztą pierwszy taki okres do września mamy się uczyć, obowiązują dwa dzienniki, dziennik elektroniczny, dziennik papierowy, a sam elektroniczny ruszy dopiero od 1 września 2018. Rodzice są zadowoleni, bo faktycznie z każdej aplikacji, ze smartfona, ze swojego laptopa można sprawdzić i frekwencje, i oceny. No, dzieci podejrzewam, może trochę mniej będą zadowolone, bo jednak tutaj trzeba zwracać uwagę i na swoje oceny, popracować. A rodzic w każdej chwili będzie mógł zobaczyć, jaka ta ocena dziecka jest. Wartość całego projektu to 1 600 000 zł. Kwota przeznaczona na jego realizację ze środków unijnych to 1 100 000 zł, a wkład gminy 500 000. 5 marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim odbyła się pierwsza sesja Rady Seniorów. Seniorzy podczas spotkania wybrali swoje prezydium. Dzięki utworzeniu Rady będą mogli mówić i decydować o ważnych dla ich środowiska sprawach. W Sędziszowie Małopolskim powstała Rada Seniorów. Seniorzy w 15-osobowym składzie przez 4 lata będą wspólnie obradować po to, aby wpływać na komfort i jakość życia najstarszych mieszkańców gminy. W pierwszej sesji Rady Seniorów uczestniczyła wicestarosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego Bernadeta Frysztak, burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć, sekretarz gminy Jan Maroń, przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kiebała, a także gościnnie poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krystyna Wróblewska, która jest wiceprzewodniczącą Komisji Senioralnej w polskim parlamencie. Chciałam pogratulować panu burmistrzowi, całej Radzie Miejskiej za to, że taki organ powstał, ponieważ takie organy powstają od 2013 roku i w całej Polsce mamy na 2,5 tysiąca samorządów tylko 75 takich rad seniorów, więc można powiedzieć, że Sędziszów jest takim prekursorem, można powiedzieć nawet na Podkarpaciu, takich Rad Seniorów. Ja jako wiceprzewodnicząca Komisji Senioralnej w naszym polskim parlamencie mogę powiedzieć, że jestem dumna, że tutaj na Podkarpaciu taka rada powstaje. Dlatego też, że taka rada jest, można powiedzieć, ciałem opiniotwórczym, który może wspierać burmistrza, całą Radę Miejską w różnych działaniach na rzecz środowiska lokalnego. Można powiedzieć, że taka rada ma różne szerokie możliwości działania poprzez realizację i różnego rodzaju projektów, organizowanie różnych imprez, doprowadzanie do tego, żeby to życie społeczne w Sędziszowie, w całej gminie Sędziszów Małopolski po prostu kwitło. Może wspierać młodzież w ich działaniach. Ja tutaj chciałam podkreślić, że co jest charakterystyczne właśnie w Radzie Miejskiej w Sędziszowie, że nie tylko działa Rada Seniorów, ale Młodzieżowa Rada Miejska, więc tutaj też chciałam pogratulować właśnie i panu burmistrzowi, całej radzie, że wziął sobie na barki takie dwie konkretne rady i młodzież, i seniorów. Czyli tutaj będzie można łączyć to doświadczenie seniorów z zapałem i zaangażowaniem młodych ludzi, że przeznacza pan burmistrz pieniądze na drobne działania tych społeczności. Więc ja uważam, że
gratuluję, ponieważ od dorosłych seniorów, osób, które sprawowały różne funkcje w swoim życiu, można się bardzo dużo nauczyć i można zyskać bardzo wiele pomysłów dla rozwoju Sędziszowa Małopolskiego. Ja osobiście zaprosiłam tutaj Szanowną Radę na komisję do Warszawy. Chciałabym, żeby przyjechali, żeby mieli szansę uczestniczyć w posiedzeniu komisji senioralnej i żeby mieli też pewne pomysły na przykład na następny plan pracy komisji senioralnej na następny rok, za co byłabym bardzo wdzięczna. 5 marca seniorzy odebrali listy gratulacyjne, a także wybrali swoje prezydium. W wyniku tajnego głosowania przewodniczącą Rady Seniorów została Teresa Kochmańska, wiceprzewodniczącym Józef Chmiel, a sekretarzem Maria Strzępka. Bardzo się cieszę, bo mam dużo pomysłów. Uczestniczę w seminarium biblijnym w Instytucie Teologicznym i tam zobaczyłam, jak działa Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zachwyciłam się, zobaczyłam, ile mogą ludzie starsi skorzystać. Widziałam, że z ogromną ochotą przychodzą i tak sobie pomyślałam, dlaczego tego nie ma u nas. I jak zobaczyłam, że będzie Rada Seniorów, to pomyślałam, to jest to. W końcu dla nas coś w Sędziszowie ruszy. Kiedy odchodziłam na emeryturę, nie przypuszczałam, że jeszcze będę jakoś tak aktywnie mogła działać. I kiedy zaproponowano mi pracę w Radzie, zgodziłam się. Bardzo mam dużo pomysłów. Chciałabym, żeby dla seniorów, dla ludzi starszych działo się lepiej. Muszę powiedzieć, że tak jak obserwuję, to dużo się dzieje w mieście i trzeba powiedzieć, że i cała Rada, i Pan Burmistrz, i Związek Emerytów już dużo dla seniorów zrobili, ale w związku z tym, że jest ten nowy program ogólnopolski, senioralny, o aktywny senior 2014-2020, więc mam nadzieję, że my się włączymy, że uda nam się napisać jakiś projekt, może zdobędziemy jakieś fundusze. Seniorzy z gminy Sędziszów chcą być aktywni i brać czynny udział w życiu społecznym. Mają już wiele ciekawych pomysłów. Przede wszystkim jest potrzebne jakieś miejsce, żeby seniorzy mogli się spotykać. Trzeba pomyśleć o ludziach. Tak sobie pomyślałam, że jest potrzebne takie miejsce dziennego pobytu dla osób, które są w jakiś sposób uwięzione w domu, czy na wózkach, czy mniej sprawne, żeby... Tak pomyślałam, że takie miejsce spotkań jest potrzebne. Jest potrzebne to miejsce, na przykład gdyby wdrożyć gimnastykę, wykłady jakieś, że myślę, że na pierwszym miejscu to jest zdobyć kawałek podłogi dla seniorów. Jest jeszcze dużo roboty w gminie. No a we wsi ile? Taka wieś Zagorzyca, ile ona ma? 900 prawie numerów. I ona ile potrzebuje dróg, ile potrzebuje jeszcze mosty, kładki, chodników. I dopiero zaczęli chodnik budować. A gdzie cała jeszcze wieś, co prawie ma 10 kilometrów? No. To jest roboty dla wsi, dużo tu. Ja jestem po prostu przygotowany, że jako dla pomocy burmistrzowi, jako ciało doradcze, jakie coś tam można podpowiadać, co można we wsi, czy tu w mieście Sędziszowie, coś nawet dla pożytku seniorów jeszcze, co można uczynić, czy zrobić. Gdyby mu samemu nie przyszło do głowy, to można coś podpowiedzieć. Rada Seniorów to odpowiedź na realne potrzeby osób starszych w gminie. W dzisiejszych czasach jest coraz więcej seniorów, którzy chcą sami kształtować swoją przyszłość i decydować o najbliższym otoczeniu. To osoby, które na własną rękę szukają możliwości, by uczestniczyć w interesujących projektach obywatelskich i chcą się rozwijać, by nadążać za młodszymi. Sędziszowski Zespół Pieśni i Tańca Rochy po raz kolejny zaprosił uczniów z okolicznych szkół na lekcje folkloru. 5 marca w jej ramach zaprezentowano tańce narodowe, przybliżono ich historię i opisano stroje wykorzystywane do danego tańca. Imprezę zorganizowano w ramach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Widowiska folklorystyczne prezentowane przez Zespół Pieśni i Tańca Rochy od dawna cieszą się dużym zainteresowaniem. Chętnie uczestniczą w nich uczniowie ze szkół z terenu całego powiatu. Tym razem przygotowana lekcja folkloru była szczególna. Po pierwsze, weszła nam w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości, bo jest to lekcja folkloru z cyklu Kształtowanie postaw patriotycznych. A po drugie, szczególne było to, że na widowni były przedszkolaki i klasy najmłodsze szkół podstawowych. Rochy poprzez taniec, charakteryzację i scenografię starają się krzewić kulturę ludową i pielęgnować rodzime tradycje. Za pośrednictwem tego przekazu, tańca, muzyki, śpiewu, przekazujemy również ten patriotyzm dla najmłodszych, uczymy ich tego patriotyzmu, pokazujemy im to, co ich otacza, czyli tą kulturę małej ojczyzny, a przez to właśnie dzieci kształtują swoje postawy patriotyczne, uczą się tego, skąd się wywodzą, jakie są tradycje lokalne, nasze tradycje i kształtują swoje postawy w życiu dorosłym. Zespół ma na swoim koncie już kilka tego typu lekcji. Wszystkie odbyły się w ramach programu Kultura, Sztuka, Ochrona Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 2 lata temu rozpoczęliśmy taki cykl lekcji folkloru. Pierwsze lekcje folkloru dotyczyły kultury regionalnej, konkretnie Rzeszowszczyzny w takim szerokim pojęciu, a później kolejny rok to były tańce i kultura narodowa. Teraz znowu wróciliśmy do regionów, z tym, że poprzednie lekcje folkloru prezentowały grupy młodzieży, grupa reprezentacyjna Zespołu Pieśni i Tańca Rochy, a dzisiaj w tych lekcjach folkloru dla przedszkolaków zaprezentowały się dzieci. No jest to bliższe na pewno przedszkolakom. Zespół Pieśni i Tańca Rochy powstał w 1991 roku. Zrzesza dzieci, młodzież i seniorów z całego powiatu. Rochy uświetniają swoimi występami wiele imprez, prezentują się na różnych konkursach i przeglądach. Ponadto członkowie zespołu znajdują czas na dzielenie się swoją wiedzą i pasją z mieszkańcami, tymi starszymi, jak i najmłodszymi. Sprawozdanie z działalności koła, plany na przyszłość, a także problemy pszczelarzy. Między innymi o tym dyskutowano podczas zebrania Sędziszowskiego Rejonowego Koła Pszczelarzy, które odbyło się 6 marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Sędziszowa Bogusław Kmieć. Lokalni pszczelarze spotkali się po to, aby omówić ważne dla ich działalności sprawy. Poruszono tematy dotyczące pracy i rozwoju koła. Koło pszczelarzy w Sędziszowie liczy 52 członków. Jest to takie średnie koło, jeśli chodzi o przynależność do Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego, który liczy 54 koła. I pszczelarze z naszego koła posiadają 1560 roli pszczelich. Jeśli chodzi o pszczelarzy tutejszego
Rejonowego Koła Pszczelarzy w Sędziszowie Małopolskim. To jest zespół ludzi, przeważnie hobbystów, bo zawodowców w tym kole to nie ma. A jak hobbysta, to nie liczy tyle na interesy, co na zadowolenie swoich przyjemności. Z przyjemności tej mają satysfakcję, że potrafią się zorganizować, wspólnie pszczelarzyć, jeździć na spotkania. No i jak mają możliwości, no to się organizuje spotkania na łonie przyrody, zwiedza się najlepsze pasieki w terenie. Złoty, słodki i bardzo zdrowy. Miód znany był ludziom już 4000 lat temu. Egipcjanie, Grecy i Rzymianie z jego pomocą leczyli wrzody żołądka czy rany skóry. Współczesna medycyna także wychwala jego zalety. Zainteresowanie miodem z pewnością cieszy pszczelarzy. Jest bardzo duże zainteresowanie odbiorem miodu od pszczelarzy w pasiekach. Co roku w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbywa się Święto Miodu, mówi prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy Kazimierz Jakubowski. Są tam prelekcje, wystawy, rozdawanie roślin miododajnych i jest zauważalne duże zainteresowanie miodem z odbiorem od pszczelarza od razu z pasieki. Praca pszczelarza to nie tylko pozyskiwanie miodu. Nasi pszczelarze pozyskują jeszcze pyłek pszczeli, pierzgę, czyli pyłek przerobiony przez pszczoły, bo jako tako pyłek to jest to, co pszczoła znosi na obnóżach. Można to pszczołom odebrać, wysuszyć lub, tak jak mówię, pyłek przerobiony, czyli pierzgę, kit pszczeli. No nie pozyskujemy jadu, nie spotkamy się u nas w kole, żeby ktoś jad pozyskiwał. I teraz rośnie zainteresowanie pszczelarzy i zaczynają robić wyroby przetworzone, czyli miód z pierzgą, miód z propolisem, czyli z kitem pszczelim. To chyba są wszystkie na dzień dzisiejszy wyroby. No jeszcze są pszczelarze, którzy hodują matki pszczele. Na razie jest to na małą skalę, ale już tam rozwija się to. I zdarza się też, że pszczelarze produkują pakiety pszczele albo pakiety lub odkłady pszczele. Praca pszczelarzy nie wiąże się jedynie z przyjemnością. Pszczelarze często borykają się z wieloma trudnościami. W naszym terenie to pszczelarzenie staje się coraz bardziej utrudnione. Dlatego, że w niesamowitym tempie znika szata roślin miododajnych i pyłkodajnych. A dlaczego? Po pierwsze, przy drogach wszystkie drzewa zostały wykarczowane. Słusznie i niesłusznie. Karczuje się masowo drzewa w korytach rzek. No, jedni twierdzą, że to wtedy skutki powodzi będą mniejsze. Według mnie to jest wcale niewielką prawdą. Rzeczy jeszcze, co bardzo jest interesujące i niepokojące, to jest niesamowity rozwój nutrii w korytach naszych rzek. Tego nigdy nie było. No i nikt tego nie zwalcza. Począwszy od Kamionki, aż po lasy Budzisza. Co kawałek w korycie rzeki można spotkać drzewa podgryzione i nawet całe ugryzione. Bobry już wchodzą na parcele obywateli, wygryzają im drzewa owocowe. No, o tych drzewach rosnących na brzegach rzek to już się nie mówi, bo nikt się o te drzewa nie upomina. No, sprawa następna. No to jest sprawa rozwoju tych chorób w pasiekach. Kiedyś te choroby były, ale to były w tak małej ilości, że się potrafiło zwalczyć, bo pasieki przydomowe były nieliczne, liczyły po kilka rodzin. No to taka pasieka jak skapała, to nie przynosiła większych strat. No teraz w tych warunkach, no to są pasieki liczące nawet 300-400 rodzin pszczeli, a takich, co mają po 50-80 rodzin,
to jest już kilkanaście w naszym kole rejonowym. No i taka pasieka jak padnie od chorób, no to są poważne straty. No bo jedną rodzinę pszczelą, no to można tam sobie podarować, ale jak się traci w ciągu roku 20-50 rodzin, no wtedy są straty poważne. Podczas spotkania obecni byli specjaliści z dziedziny weterynarii. Wszystko za sprawą zgnilca amerykańskiego pszczół, choroby, która ujawniła się w minionym roku. Pierwsze ognisko zostało odkryte w Woli Ocieckiej. Jest to choroba bakteryjna, zwalczana z urzędu. Na terenie, tak dokładnie jeszcze nie wiem, ale na terenie gminy Sędziszów, Robczyce i Wieżyce odkryto już ogniska tej choroby i lekarze weterynarii powiatowej w ubiegłym roku cały rok to kontrolowali, sprawdzali. Jest to dość, problem dość duży. Specjaliści przeprowadzili szkolenie, dzięki któremu pszczelarze będą mogli być spokojniejsi o swoje małe podopieczne. Uczniowie szkoły podstawowej w Kawęczynie Sędziszowskim 2 marca zaprezentowali w miejscowej bibliotece spektakl Kawęczyńskie opowieści. Odbiorcami przedstawienia byli mieszkańcy Kawęczyna oraz rodzice i nauczyciele występujący uczniów. Przedstawienie zostało przygotowane w ramach zajęć mających na celu zapoznanie uczniów z lokalnym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym. Prowadzę zajęcia regionalne i w ramach tych zajęć, podobnie jak etnografowie, zabierałam uczniów na różnego rodzaju wycieczki, na przykład wycieczki po Kawęczynie. Zwiedzaliśmy różne ciekawe miejsca, zabytki. Prowadziliśmy wywiady z seniorami. Podczas tych rozmów seniorzy opowiadali o latach swojej młodości, o problemach, kłopotach, a także o przyjemnościach. W ramach tych zajęć moim uczniom najbardziej podobały się właśnie wierzenia, legendy, tradycje, obyczaje, mentalność i właśnie dlatego takie przedstawienie. Przedstawienie przepełnione było lokalną gwarą i zwyczajami. W tworzeniu scenariusza pomagały uczniom seniorki z Kawęczyna. Autentyczną gwarą posługują się głównie starsi mieszkańcy naszej wsi. I dlatego chciałam jakby ocalić od zapomnienia zwroty, wyrażenia. Chciałam pokazać piękno i bogactwo języka mówionego naszych przodków. Ponadto naszych uczniów, właśnie tak wspomniałam, bardzo interesowały legendy, wierzenia, dlatego właśnie takie przedstawienie, w którym pojawia się dużo wspomnianych legend. Chciałam również pokazać jakby dawny model rodziny, który był oparty na bardzo pozytywnych wartościach. Pobożność, poszanowanie pracy, poszanowanie również starszych, no i zdyscyplinowanie młodzieży. Bardzo się cieszę, że są młodzi ludzie, których interesują te sprawy. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem odgrywali scenki i wczuwali się w wyznaczone role. Spowodowaliśmy to przedstawienie z powodu, żeby pokazać ludziom, jak dawniej wyglądało życie w Kawęczynie, jak się mówiło, jakie rzeczy były, stawy na przykład, ile było, jak chałupy wyglądały, legendy wobec też Kawęczyna. Szczególnie chcieliśmy pokazać przez to przedstawienie ludziom, jak dawniej mówiono gwarą, jak się ubierano i jakie dawniej sprzęty były używane. Jak wyglądały chaty dawniej. Gwara, jaką posługiwano się w przedstawieniu, nie sprawiła nikomu większych trudności. Wręcz przeciwnie, uczniowie z radością odtwarzali słowa i zwroty, które pomału odchodzą w zapomnienie. Postyw śpickę na tym stole, bo się ściemnio. Znaczy, że powinno się postawić świeczkę na stole, bo się ściemnia. Warto pielęgnować lokalne tradycje i obyczaje, które są źródłem wiedzy o pochodzeniu i przodkach. Tego typu przedstawienia kształtują w młodych ludziach szacunek do ludzi starszych oraz do tego, co po sobie pozostawiają.
2 marca w podziemiach sędziszowskiego ratusza odbyły się eliminacje powiatowe do 3. wojewódzkiego turnieju poezji i prozy Zawsze Wierni. Jego celem jest popularyzacja sylwetek bohaterów niezłomnych poprzez teksty literackie. Turniej poezji i prozy Zawsze Wierni pozwala zachować w pamięci tych, którzy stanowili i wciąż stanowią wzór patriotyzmu, miłości i poświęcenia. To również okazja do rozwijania pasji dla młodych, miłośników, występów scenicznych. Wybrałem Grypsy Łukasza Cieplińskiego. Szukałem utworu tak bardziej o przeżyciach wewnętrznych tych, którzy siedzieli w więzieniu, już blisko śmierci. Poprzez udział w konkursie chcę propagować wartości, dla których żyli niezłomni, dla których walczyli o wolną Polskę. Wziąłem udział w tym konkursie, ponieważ chciałem poczuć atmosferę tego, jak to wszystko wygląda. Chciałem poczuć tą narodowość polską. Występuję w tym konkursie już 2 raz. W tamtym roku był to wiersz o ojczyźnie, w tym roku o Ince. Ta postać do pewnego czasu nie była znana szerzej i warto po prostu rozszerzać tę wiedzę o tej osobie, żeby jak najwięcej osób wiedziało o tym. Organizatorami turnieju jest Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców i Starostwo Powiatowe w Ropczycach. Jako nauczycielka języka polskiego bardzo często brałam udział z uczniami w konkursach, które były przeznaczone dla szkół podstawowych, później dla szkół średnich, ale okazało się, że dla gimnazjalistów właściwie takich konkursów recytatorskich było bardzo niewiele i doszłam do wniosku, że warto byłoby taki konkurs powołać do życia. Tak 3 lata temu powstał pomysł na turniej recytatorski poezji i prozy pod hasłem Zawsze Wierni. I tak też ten konkurs zaistniał i ma już swoją 3. edycję. Przyłączają się do niego kolejne powiaty i czuję się szczęśliwa z tego powodu, że tak to rzeczywiście, że jest takie duże zapotrzebowanie młodych ludzi na recytację tekstów patriotycznych. Niezłomni służyli ojczyźnie i działali dla dobra przyszłych pokoleń. O tym nie można zapomnieć. Turniej przywołuje sylwetki wielu narodowych bohaterów. Jest motywacją do rozbudzania zainteresowań historią, a także do kształtowania poczucia tożsamości narodowej. Podstawowym celem jest przede wszystkim zauważenie literatury, która była nieobecna w szkole, ale wskazanie też również na postawy żołnierzy niezłomnych, nie tylko tych zwanych żołnierzami wyklętymi, ale również na wszelkie te postawy, które w historii Polski odegrały wielką rolę. Chodzi mi głównie tutaj o postacie po roku 1945. Najlepsi uczestnicy eliminacji powiatowych zakwalifikowali się do finału turnieju, który odbędzie się 9 marca w Ropczyckim Centrum Kultury. Dziękuję za uwagę i przypominam, że nasz program możecie Państwo zobaczyć również na naszej stronie internetowej pod adresem www.sedziszowtv.pl, kanale YouTube i Facebook. Do filmu. Potrzebuję operatorów, którzy wnikną w środowisko przestępcze. Szukam ludzi, którzy potrafią myśleć poza schematem.
Nie boją się ryzyka i potrafią działać w stresie. Weźmiesz udział w rekrutacji? No nie wiem, muszę się z tym przespać. Spokojnie, masz minutę. W minutę to ja nie zasnę. Wiesz, dlaczego nic nie wygminiłeś? Bo to było naprawdę. Ja się naprawdę w tobie zakochałam. Poznam najfajniejszą dziewczynę w życiu i zobacz, jak to się kończy. Nie musi się kończyć. Pozwolicie zachować nam pieniądze z torby i wypuścić się na kilka godzin moją kobietę. Czy jest pan pewny, że ta kobieta do pana wróci? Panie prokuratorze, chyba nigdy nie był pan zakochany. Ten figurant będzie twoim celem, ksywka Padrino. Ktoś się kurwa rozpruł, jakaś gnida, wesz jebana. Kto? Nie wiedzą. Zajebałeś do swojego odbicia w lustrze? Nie macie nigdzie, nie wiem, ukrytych jakichś pieniędzy? Nie wiem, ja tylko wydaję. No zazwyczaj mężowie zapisują majątki na żony. Mój nie przepisał, wszystko bym rozjebała. Dlaczego nie zostawisz mi żadnych pieniędzy? Nie mam nawet najebaną koszyteczkę! Maria Skłodowska-Curie odkryła Ratipolon, a kobiety nie mogą robić draków. Mąż napisał, że pan pomoże nam to spakować na wyjazd. Dobra, koniec imprezy, zabijamy ją. Przyszli po mnie. Długo się nie zobaczymy. Kocham cię. Poszli go do piekła. Ma teraz słaby punkt. Córcie. Boję się. Wytrzymasz. Wiesz, że mam tylko ciebie. Dogadamy się. Jak zrobicie sobie nawzajem laskę? Ja nikomu nie powiem. Jakoś to będzie. Pieniądze są w Kopenhadze. A to daleko? W Danii, kurwa. A gdzie jest Dania? Emisja filmów w dniu premiery. Seanse. 5 dni w tygodniu. Najnowsza technologia 4K. Filmy w wersji 3D. Rezerwacje biletów online. Bilety ulgowe dla uczniów i studentów. Kawiarenka.